Witam was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazax i mam dzisiaj dla was film, który bardzo, ale to bardzo wam się przyda w sezonie 11. Bardzo szybki, bardzo efektowny farming, bardzo przyjemny i z dużą szansą na gobliny. Już wam pokazuję, na czym to polega, odpalamy mapkę, prawy przycisk myszy, Królestwo Niebios, górna kraina przeklętego losu. I pokażę wam, no i proszę, jak ładnie na żywo pokazałem wam, jak to działa. Wchodzimy, jest praktycznie zawsze goblin. Albo tu, albo tu, albo tam. Ta lokacyjka jest, zawsze jest w niej kilka, elitek. Przeskakujemy sobie raz, dwa. Zależy od poziom trudności, zależy od tego, jak dajemy sobie radę. Jak widzimy, tutaj jest już zaraz kolejny goblin. To nie jest, moi drodzy, żaden exploit, broń Pani Boże. Nic tutaj nie cheatujemy. Mamy taką po prostu małą lokacyjkę, gdzie po prostu gobliny się bardzo często pojawiają. Jest tu dużo elit. Przeważnie jest 3 do 4 elit. I tutaj kończymy naszą dróżkę. To jest wszystko, co zwiedzamy. I w tym momencie opuszczamy grę, bądź wracamy do miasta, cokolwiek. Moi kochani, jest to bardzo mała lokacja, zawsze znajdują się na niej około 3-4 elity, a więc drop materiałów również jest bardzo dobry. Drop oddechów śmierci jest na udręce 13 świetny. Mamy bardzo, bardzo dużą szansę na goblina. Sami widzieliście, spotkałem dwóch. Normalnie jest około ponad 50% szans w każdej grze na spotkanie tam goblina, w tym również tęczowych, które otwierają kaprysowo. A w kaprysowie od jakiegoś czasu, od chyba poprzedniego patcha, jest wysyp złota, wysyp legend, wysyp matsów. Naprawdę jest tam miodnie, jeżeli chodzi o drop. No i oprócz tego możemy wydropić tam bardzo, bardzo rzadkie przedmioty, na przykład kosmiczne skrzydła, hamburger czy spektrum. I wierzcie mi, nic nie ucieszy was bardziej niż te właśnie tęczowe skrzydła, chyba że już je macie. I moi kochani, jakie są jeszcze plusy tej ścieżki? No nie potrzeba nam żadnego buildu typowo do farmienia, bo lokacja jest na tyle mała, że każdym buildem praktycznie, nawet bez jakiejś premii do poruszania się szybkiego, bez jakichś teleportów, niecałą minutę obejdziemy tą całą jedną lokacyjkę. Tak więc dowolnym buildem, przy dowolnym poziomie trudności, mamy grupki elit, mamy gobliny, i to różne, i te z odłamkami, i te z legendami, i te z petami, tak więc jest naprawdę fajnie. Jeżeli miałbym dać wam parę wskazówek, no to można użyć tych naramienników, które pozwalają nam się teleportować do miasta, nawet kiedy potwory nas atakują. To bardzo ułatwia wychodzenie z gry. W mieście szybciej wyjdziemy z gry niż poza miastem. No to też ma na to wpływ dysk, na którym mamy zainstalowane Diablo. Do kostki Kanaego możemy użyć sobie miecza Ingeoma, który po zabiciu elity dużo nam skróci cooldowny. Możemy też użyć zmory potężnych w początkowych fazach sezonu, bo zawsze na początku mamy elitę albo goblina, albo zwykłą elitę i później już przez całą resztę lokacji będziemy mieli ten dodatkowy procent do damage'u. Na ekranie ładowania, kiedy ładujemy się do gry, możemy już wcisnąć klawisz M, który wywoła mapę, której nie będziemy widzieć, ponieważ ekran ładowania będzie nam to zasłaniał. Możemy wcisnąć prawy przycisk myszy, żeby wywołać tą oddaloną mapkę z aktami i skierować mysz po prawej stronie, tam gdzie jest akt czwarty. Po kilku takich ranach, kiedy tak będziecie robić, to będziecie już automatycznie klikać już na ekranie ładowania praktycznie miejsce, w którym chcemy wylądować. Naprawdę robi się wtedy to bardzo szybkie. Tak więc moi drodzy, to by było na tyle. To mamy w patchu 2.6.0, czyli w sezonie 11. Powinno się nam to bardzo przydać. Życzę wam dobrego dropu, życzę wam kosmicznych skrzydełek, spektrum, hamburgera i innych takich. Dzięki wam wielkie, do następnego filmu. Pa, pa!